Zawsze każdy film to jest prototyp. Zawsze staram się film zrobić najlepiej, jak tylko po prostu potrafię. Zresztą taki mam punkt w umowie, że według najlepszej swojej wiedzy i umiejętności będę film robił. I rezonans akustyczny i od tego... Już mostę! Mamy solidarność! W czasie zdjęć oczywiście robiłem, co mogłem, żeby ograniczyć zakres postprodukcji, ale oczywiście, no... Robiłem ile mogłem, ale wiedziałem, że bardzo dużo będzie zależało od pracy Orki, żeby ten film wyglądał tak, jak sobie wyobrażam. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Najpierw główny ciąg jakby Mostu Grunwaldzkiego zapełniony ludzi. Mówię, świetnie. Później mówię tak, a może jakby jeszcze tak z boku szli. Mieliśmy taką kaszanę przy scenie pod wiaduktem, bo nie dało się wszystkiego zaśnieżyć. W tle były drzewa, zielona trawa, wszystko, bo zdradzało, że to nie jest zima. No co zrobię? No pobielą to wszystko i będzie... No, no niby jest zima, ale to no bez polotu, nie? Tak nie patrzę, a tam takie usypane jakby przez spychacz zwały śniegu, które zakryły świetnie trawę, drzewa w ogóle wymazane. To są ludzie inteligentni, którzy rozumieją, co jest obraz, rozumieją jakby realia tamtych czasów i pomagają mi efektami. Może to kosztowało ich tam nawet dwa dni pracy więcej, ale robią, że byłem z tego bardzo zadowolony. Jednak mamy farta. Zgarniamy skurs, tylko tak, żeby ich nie spłoszyć. Największe, ja uważam, zadanie, które się wykonali dla mnie, ja nie zdążyłem nakręcić sceny, że tramwaj uderza już w polewaczkę odwróconą. To, że wyście na postprodukcję polewaczkę odwrócili i to wygląda prawdziwie, to jest uważam mistrzostwo świata. Fakt sam, że ta postprodukcja trwała tyle miesięcy, dowodzi tego, że wykonaliście wielką, wspaniałą pracę. I to dzisiaj wygląda, jakby to było tak nakręcone. Nie, nie ma wymówek, jest dobrze zrobione i za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję.